No chodź. Bez sensu, że tu przyszliśmy. No nie, zamiast siedzieć sobie spokojnie w łóżku, grać, odpoczywać. Przestań marudzić, Ala na pewno coś fajnego wymyśli. My się go nie wymyśli. Cześć, Ala. Hejka. Cześć. Mam chwilę, a ty nie miałeś mnie dzisiaj wolnego? Tak, mam wolne, ale dziewczyny powiedziały nam, że ostatnio je zaniedbujemy i poprosiły, abyśmy wymyślili dla nich podwójną poprosiły? Randkę. Raczej zażądały. Co? No przestań się już tak nakręcać. Ogólnie chodzi o to, że nie mamy żadnego pomysłu. Ale to głupie wymyślać komuś randki nagle na żądanie. Ale ja właśnie myślę, że to jest fajne tak po prostu się dla kogoś postarać. No ale sorry, ale co ty byś oczekiwała, że ja nagle stanę się romantyczna, bo ty masz taki kaprys? No proszę cię. Nie wymyśliłabyś czegoś dla swojej alumni? Nie no, wiesz, no dobrze, ale oczywiście, że bym wymyśliła, no ale wiesz, no nie kazałabym ci, nie wiem, wyskakiwać z pudełka, bo ja mam zachciankę, proszę cię. Siema, widzieliście moją ładowarkę? Boże. Siema. A w ogóle co to za zbiorowisko, co? Nie, no bo co to chodzi? Gosia i Zuza zażyczyły sobie, abyśmy wymyślili na dzisiaj wieczór coś romantycznego. No i mamy tutaj taką małą dyskusję. Czekaj, czy ja dobrze zrozumiałem? Macie zorganizować coś specjalnego dla swoich kobiet tylko dlatego, bo one sobie tego zażyczyły? Tak, dobrze zrozumiałeś, no. W jedyny wolny dzień, kiedy ja chcę sobie odpocząć, wychillować, pograć, to wymyślam jakieś challenge. No, spędzisz dzień z dziewczyną, a nie z grą, no. Tragedia, faktycznie. Stary, nie możesz sobie pozwolić wejść babie na głowę, rozumiesz? Raz to zrobisz i koniec, kaplica, po tobie. No? Ja tak zrobiłem z Patrycją i widzieliście, co było. Chwila, czy ty porównujesz Patrycję do Zuzy? Przecież Patrycja to jest człowiek wrzut. Dobrze, a czy ty myślisz, że Patrycja była taka od początku? Chłopie, ja bym się w życiu z taką kobietą nie związał. Nie, nie była. Ona się taka stała, bo jej na to pozwoliłem. No tak, zapomniałem, że ona się taka stała, bo zabierałeś ją na randki, bo byłeś dla niej miły. O czym ty do mnie mówisz, człowieku, co? Od tego się zaczyna. No.